W tym roku świętujemy 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej. Ponieważ wkrótce będziemy obchodzić Święto Kobiet, w naszym konkursie chcemy przypomnieć sylwetki kilku wspaniałych kobiet, żołnierzy AK. Ich życiorysy mogłyby stanowić kanwę scenariusza niejednego filmu sensacyjnego. Za chwilę usłyszą Państwo biografię czterech kobiet. Zadaniem jest połączyć biografię z osobą, podać jej imię i nazwisko. Pierwsza kobieta, którą chcemy Państwu przedstawić, już w grudniu 1939 roku, tuż po klęsce wrześniowej, rozpoczęła działalność konspiracyjną w Związku Walki Zbrojnej. Była łączniczką i kurierką do zadań specjalnych na terenie Nowogródczyzny. Po przejściu szkolenia w służbie sanitarnej w latach 1943-1944 pracowała jako pielęgniarka w szpitalu powiatowym we Włodawie i pomagała leśnym oddziałom partyzanckim. Była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim. Już pierwszego dnia powstania, ratując rannego kolegę, została trzykrotnie postrzelona w klatkę piersiową i zmarła następnego dnia na skutek odniesionych ran. Jej twarz została uwieczniona na pomniku warszawskiej Syrenki przez rzeźbiarkę Ludwikę Niczową, której zapozowała na przełomie 1938 i 1939 roku. Większość znają jako autorkę jednej z najpopularniejszych piosenek Polski Walczącej i Powstania Warszawskiego Hej chłopcy, bagnet na broń, napisanej dla żołnierzy pułku AK Baszta. Używała pseudonimów Zelma, Sulica i Zo. Urodziła się w Toruniu, gdy był on jeszcze częścią zaboru pruskiego. We wrześniu 1939 roku jako żołnierz kobiecego batalionu pomocniczej służby wojskowej brała udział w obronie Lwowa. Następnie wstąpiła do powstającej służby zwycięstwu Polski. Po przeniesieniu do Warszawy dostała przydział do Wydziału Łączności Zagranicznej Komendy Głównej AK. Od połowy 1941 roku przewoziła korespondencję konspiracyjną pomiędzy Warszawą a Berlinem. Jej zadaniem było też wytyczanie i organizacja szlaków kurierów podążających do Londynu przez terytorium okupowanej Europy. Korzystając z fałszywych dokumentów, setki razy przekraczała granice Rzeszy. W 1943 roku jako emisariuszka komendanta głównego AK Stefana Grota Roweckiego dotarła do sztabu naczelnego wodza w Londynie Władysława Sikorskiego. Jako jedyna kobieta wykonała skok ze spadochronem wraz z Cichociemnymi. Brała udział również w Powstaniu Warszawskim. Została dwukrotnie odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Po wojnie poświęciła się karierze naukowej. W 2006 roku na wniosek warszawskich środowisk kombatanckich prezydent RP awansował ją do stopnia generała brygady. Została wówczas drugą kobietą generałem w historii Wojska Polskiego. Po wybuchu II wojny światowej, mając zaledwie 16 lat, zgłosiła się na ochotnika do Związku Walki Zbrojnej Okręgu Łódzkiego. Aby lepiej wtopić się w środowisko wroga, dostała od dowództwa AK rozkaz podpisania Volkslisty. Podjęła naukę w niemieckim gimnazjum w Kaliszu, gdzie za wybitne wyniki otrzymała nawet nagrodę. Był to egzemplarz Mein Kampf z autografem Hitlera. Studia medyczne w Wiedniu były dla niej przykrywką do prowadzenia działań wywiadowczych. Do jej największych sukcesów należało ustalenie położenia strategicznych obiektów wojskowych w Hamburgu, co umożliwiło aliantom ich zniszczenie. Za swoje działania została uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Była również odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Prowadziła akcje dezinformacyjne wymierzone w niemiecką administrację oraz kolportaż prasy podziemnej na terenie Bawarii i Austrii w ramach akcji N. W 1944 roku została aresztowana przez Gestapo i skazana na śmierć. 18 stycznia 1945 roku udało jej się uciec podczas pieszej ewakuacji więźniarek. Po wojnie pracowała jako lekarz. Była również inicjatorką utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od 1917 roku należała do Polskiej Organizacji Wojskowej, a od 1919 służyła w Wojsku Polskim.
Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku brała udział w obronie Lwowa w szeregach Ochotniczej Legii Kobiet. Została wówczas po raz pierwszy odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. W chwili wybuchu II wojny światowej była komendantką główną kobiecych batalionów pomocniczej służby wojskowej. Od października 1939 roku do stycznia 1945 stała na czele Wojskowej Służby Kobiet w Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. W Powstaniu Warszawskim dosłużyła się stopnia pułkownika. W 1991 roku jako pierwsza kobieta w historii Wojska Polskiego została awansowana przez prezydenta RP do stopnia generała brygady.